Sportowe emocje pod koszem zapewnia Anvil, sponsor strategiczny klubu. Okay. 1-1 to aktualny bilans Anwilu Włocławek w FIBA Europe Cup przed meczem ze Sportingiem. Myśląc o awansie do kolejnej fazy, Rottweilery musiały wygrać środowe spotkanie. Tymczasem po wpadce z BC Dnipro Sporting CP stał nieco pod ścianą. Portugalczycy bardzo mocno potrzebowali zwycięstwa we Włocławku. I cóż, gdy na zegarze upłynęło 5 minut meczu, a gospodarze prowadzili aż 22-4, kibice zaczęli się zastanawiać, czy rozmiary wygranej będą większe niż z Dnipro, czy nie. Świetnie grający Nick Ongenda miał na koncie 7 punktów. 6 oczek dorzucił Luke Nelson. Oczywiste jednak było, że koszykarze z Portugalii nie będą wiecznie pudłować do kosza. I ostatecznie kwarta zakończyła się wynikiem 30-20. Zryw Portugalczyków okazał się jednak chwilowy. Goście nie byli w stanie zmniejszyć przewagi na dystans mniejszy niż 10-12 punktów, a największa w tym zasługa oczywiście coraz płynniej grających gospodarzy. Karol Gruszecki jako pierwszy z anwilowców osiągnął barierę 10 punktów, a po chwili w jego ślady poszli Luke Petrasek oraz Nick Ongenda. Do przerwy Anwil wygrywał 49-32, a po trzech kwartach 69-46. Jak łatwo policzyć, 17 punktów do przerwy, 23 po trzech kwartach, a ostatecznie 30 oczek przewagi. 93-63 osiągnęła dobrze tego dnia grająca machina Selczuka Ernaka, który nie tylko wprowadził odważnie do rotacji Bartosza Łazarskiego, grającego blisko 20 minut, ale pozwolił też wyjść na parkiet Antoniemu Ślufińskiemu. Na swój debiut czeka z kolei najnowszy nabytek zespołu Ronald Jackson Jr., który na parkiecie w Hali Mistrzów pojawi się już w niedzielę. Ale mecz Anwil Włocławek, PGE Spójnia to zupełnie inna historia.